z getkosfery. Miałem wam dzisiaj opowiedzieć o swojej przyjaciółce Amidze. Jednak rzeczywistość zweryfikowała moje plany, ponieważ jakaś wyższa siła wysłała mi tę oto paczuchę. Myślę, że jest to coś mega. Coś naprawdę mega. Myślę też, że słowo mega będzie dla dzisiejszego odcinka kluczowe. Jesteście ciekawi, co znajduje się w środku? Ja też. Więc zapraszam do kolejnego unboxingu. Co mogę powiedzieć o samym pudle? Jest zdecydowanie krótsze od tego, w którym przyszła Amiga, ale za to sporo wyższe i sporo cięższe. Do jego otwarcia użyję mojego małego przyjaciela. Mały chiński nożyk Sanremo 710. Bardzo go lubię, często przydaje się w pracy. Jak macie do cięcia dużo kartonów, papierów itd., to zdecydowanie polecam. Łatwo się ostrzy. No to co, zaczynamy! Natnę taśmę. Sama paczka przyszła do mnie z Dągowy koło Poznania. Przyszła wczoraj, ale niestety nie miałem czasu, żeby wczoraj kręcić materiał. W dalszym ciągu pracujemy nad tym, żeby na imprezie wszystko grało tak jak należy. Zostaniemy. O, dobra. Do wyciach. Uwaga. Jeszcze tu. I otwieramy pudło. Ciekawy jestem, jak to jest zapakowane wszystko. Pozwolę sobie odciąć ten kawałek kartona, żeby nam nie przeszkadzał. Dobra. No, paczka jest zapakowana całkiem solidnie. Wygląda nieźle. Dużo wypełnił. Tak, to sobie odłożymy na bok. Ojojoj, mamy klawiaturę, ale zarzucona. No dobra, zdradzę wam, że jest to sprzęt Atari. To jest klawiatura od niego. Mocno żółta. Mam nadzieję, że wszystko jest sprawne. Jeszcze. Tutaj mamy przewody, już otwieram. Proszę, proszę. Na pierwszy ogień pójdzie kabel zasilający na bank, jak od zwykłego peceta. Nie wiem, od czego to jest. Powiem szczerze, z tym sprzętem mam do czynienia pierwszy raz. Nigdy nie miałem żadnego Atari, więc jest to mój pierwszy kontakt z urządzeniem tej marki. A nie, przepraszam, skłamałem. Jak miałem jakieś 4 lata, miałem Atari 2600, ale to nie ta liga. Dobrze. Tu mamy kolejny kabel zasilający. Prawdopodobnie od monitora, bo jest szary. Ta wersja monochromatyczna. Zobaczymy jak po podłączeniu, jak to będzie działać. Wygląda całkiem nieźle. Nie jest zniszczony. Widać na nim ząb czasu, ale nie ma tragedii. Położymy sobie go tutaj. I to jest chyba jednostka właściwa. Tak. Proszę Państwa, uwaga, uwaga. Atari Mega ST1.
podstawowa wersja, wypuszczona troszeczkę później niż zwykłe Atari ST, bo jak większość fanów retro dobrze wie, Atari ST wyszło najpierw w wersji 2 i 4. 2 była z 2 MB pamięci RAM, 4 z 4 MB. To jest wersja wypuszczona troszeczkę później, z 1 MB pamięci. Sprzęt jest, co tu dużo mówić, zarzucony, trochę porysowany, ale podobno działa. Jest tu dużo różnych wejść, które szczerze mówiąc w większości nie wiem do czego służą, chociaż są podpisane. O, tu mamy przycisk reset, tu jest power, tu jest wejście na kabel zasilający. Tutaj jest podpisane, że to jest port na modem. Tu jest zwykły port LPT. Tutaj jakieś wejścia na audio. Tu jest wejście na monitor, na zewnętrzną stację dyskietek. I co ciekawe, do tego modelu był wypuszczony dysk twardy, który był prawie w identycznej obudowie. Nazywał się, o ile dobrze pamiętam, Mega Power. Mega Power 30, o ile dobrze pamiętam. I podpinało się go właśnie tutaj. Ustawiało się go na samej jednostce centralnej. I na tym można było też postawić monitor. Mieliśmy taką wtedy kanapkę. Dysk twardy był produkowany chyba tylko w wersji 30 mega. Co jak na tamte czasy i tak było nieźle. Niezłym wynikiem. Oj, coś tu odpadło. O, to jest ciekawostka fajna. Właśnie odpadła nam klapka. Tutaj się wkłada baterie, zwykłe paluszki. I służą one do podtrzymywania zegara, żeby wyświetlał czas rzeczywisty. Szukać sprawa. Ale dobrze wiem, Amiga tego nie ma. Dobra. Co my tu jeszcze ma? Do zestawu zostały dorzucone jakieś dyskietki. Niestety jest ich mało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć dyskietek. Widzę, że są... Napisy na nich są po niemiecku. Tu pisze coś Fußball ST+. Podejrzewam, że jest to jakaś gra, piłka nożna, czy coś w tym stylu. Tu chyba są jakieś programy użytkowe, bo jest wypisane kilka. Tu pisze po niemiecku Arbeit Diskett. Przepraszam za mój niemiecki, wiem, że jest straszny. A to szczerze mówiąc nie wiem. I tu pisze Napoleon. Więc podejrzewam, że też jest to... Dobra, dyskietek jest mało, ale spokojnie, nadrobimy. No i to chyba wszystko. To by było na tyle. Więc co? Trzeba to będzie teraz podłączyć i sprawdzić, czy działa. Trzymajcie się.